Cześć z tej strony B123, i witam w odcinku, w którym omówię mecz Polska, Słowenia. I niestety przegraliśmy w tym meczu, i też 2 do zera, także Lubliana po raz kolejny po tylu latach okazała się dla nas pechowa, no szkoda. Mogło to też być tak, że. Był pompowany balonik i ten balonik pęknie. Niestety już wiele razy tak bywało. Wiele osób się tego obawiało, też się w sumie troszeczkę tego obawiałem, tak jak wspominałem w odcinku zapowiadającym mecz. No, szkoda trochę. Mieliśmy komplet punktów, teraz stracimy tutaj cenne trzy punkty. Jeszcze będziemy mecz z Austrią u siebie, no to już musimy wygrać albo przynajmniej zremisować. Musimy się dobrze zaprezentować. Mogliśmy się prawie. Mogliśmy się bardzo przybliżyć do awansu, już prawie nawet i awansować, ale niestety teraz oddaliliśmy się trochę od tego celu. Eee, no szkoda. Bramki zdobywali Aliasz Struna i Sporar. Jest polar, tak, coś takiego. Yy, I zaraz przejdę do omówienia dokładniejszych do omówienia i też przeanalizowania dokładniejszych statystyk tego meczu. Posiadanie piłki na korzyść biało-czerwonych 63 do 37 także dwukrotnie większe posiadanie piłki, prawie. Yy. Strzałów oddała więcej. Druży na Słowenii 9 do 7, Polacy oddali niestety tylko jeden celny strzał. No to jest naprawdę straszne. Po trzy niecelne strzały, aż trzy strzały Polaków zostały zablokowane. Polacy również przeprowadzili zdecydowanie więcej ataków, bo tych ataków przeprowadzili 51 więcej. Z czego groźnych ataków. Przeprowadzili aż 23 więcej. E, także naprawdę statystyki przemawiają za e, naszymi orłami, za biało-czerwonymi. Niestety e, wynik jest e, zupełnie inny. E, pozostałe statystyki: 3-2 w rzutach różnych, 16-18 w faulach. Dwie kartki ujrzeli zawodnicy słoweńscy, 3 kartki ujrzeli zawodnicy nasi. Oh, wow, ale tutaj statystyki potężne rzutów wolnych były naprawdę w tym meczu 20 do 17. No, tyle rzutów wolnych, że z jednej strony, przy takiej liczbie fauli, nie jest to dziwne. Jeden spalony Słowenii, jeden spalony, dwa spalone Polaków. No, i tak omówmy tutaj. Najważniejsze akcje. Bram, bramki zdobywali właśnie Aliasz Struna po asyście Szporara i później właśnie on sam po asyście zawodnika, którego mówiłem, że jest groźny i trzeba na niego uważać czyli po asyście Josipa Ilicicia. Właśnie to on asystował przy drugiej bramce. Bramka w 35. W 65. Minucie, i tak właśnie kartki ujrzeli po stronie słoweńskiej: Aliasz Struna i Stojanowicz, a właśnie u, u nas te kartki ujrzeli: Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, a także Bartosz Bereszyński. W pierwszej połowie padła jedna bramka, a w drugiej również. A w pierwszej połowie ujrzano dwie żółte kartki i w drugiej połowie oczywiście tak jak już mówiłem pojawiły się zmiany e, zostały przeprowadzone zmiany e, Kringoj e, wszedł, no tutaj zawodników słoweńskich mimo iż e, aż tak bardzo nie znam, Słowenia też nie jest taką super wybitną reprezentacją, niestety tutaj e, po prostu byli do ułożenia taktycznie i wykorzystali jakieś tam błędy, tak bo to my byliśmy częściej przy piłce, to my częściej atakowaliśmy, to my częściej konstruowaliśmy atak, a niestety przegraliśmy. na no są nie czasami niestety takie mecze w piłce nożnej, że drużyna le lepsza, drużyna lepsza na papierze, drużyna lepsza w meczu, drużyna groźniejsza wcale nie wygrywano też właśnie oni po prostu byli skuteczni, tak, to że mamy, mieliśmy tylko jeden celny strzał, no i niestety przegraliśmy, miejmy nadzieję, że w kolejnym meczu będzie lepiej. A z kolei zmiany jeszcze tutaj powiem, kolejne będę kontynuował o tych zmianach. Popowicz pojawił się w 85. minucie, a także Beric. No i u nas tak, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku zapowiadającym ten mecz, na boisku pojawił się Krystian Bielik, który zmienił Mateusza Klicha. I tak jak również wspominałem w tym poprzednim odcinku, na boisku zameldował się Kuba Błaszczykowski, który zmienił Kamila Grosickiego. No i w 76 minucie pojawił się nasz rezerwowy napastnik, czyli Dawid Kownacki. I Kownaś zmienił tutaj Krzysia Piątka. No i tak... My, y, Izrael remisuje. My przegrywamy. Także sytuacja w grupie jeszcze nie jest przesądzona. Będzie trzeba jeszcze tutaj powalczyć. Y, teraz będzie właśnie bardzo, arcyważny mecz z Austrią. Y, powinniśmy się tutaj, do, powinniśmy wyciągnąć wnioski, poprawić błędy. I tą Austrię pokonać, bądź przynajmniej z nimi zremisować, abyśmy zdobyli jakiekolwiek punkty, które będą naprawdę cenne. Później będzie, jeszcze oczywiście w przyszłości, już tak wybierając przyszłość, będzie arcyważny i arcy, może nawet i trudny też, bo w to nie należy wątpić, mecz na wyjeździe z Izraelem. Mecz ze Słowenią u siebie również. Też bardzo ważny. Z Łotwą powinno być i z Macedonią powinno być teoretycznie w porządku, ale też tych rywali nie powinniśmy lekceważyć, bo z Łotwą będziemy grać na wyjeździe. No i tak. Zachęciłbym, żebyście w komentarzach napisali, jakie są wasze odczucia po tym meczu. Czego się spodziewaliście? Jakie elementy gry was zawiodły? jak myślicie czy poradzimy sobie z Austrią ja mam nadzieję że tak oczywiście pojawi się odcinek też na ten temat a cóż przekazałem wszystko co chciałem przekazać no szkoda że przegraliśmy naprawdę szkoda myślę że zasługiwaliśmy na to zwycięstwo bądź nawet ten remis a tu się nie udało no dobrze także widzimy się w kolejnym odcinku i jeszcze raz, yy, jeszcze raz przypominam o tym, żebyście yy, podzielili się swoimi wrażeniami w komentarzach. A ja się żegnam. Cześć.